A ludzie po prostu na dzisiejszych czasach nie chcą się uczyć. No nie. Nie chcą, nie chcą. Ale i tak ta świadomość trochę ludzi rośnie. Nie, no okej, wzrosła, ale to jest... Teraz nas nie było 7 miesięcy, ale jak powróciliśmy po tych 7 miesiącach, to trzech naszych znajomych, kurczę, założyło taki filtr, więc to już i tak jest jakiś sukces, bo my to już mamy tam, nie wiem, 2 czy ileś tam lat, to dopiero powiedzmy przez ostatnie pół roku nagle, kurde, trzy osoby się zdecydowały na założenie. Także i tak już dobrze. Czy wiesz, że woda stanowi prawie do 60% masy ciała dorosłego człowieka? A więc to, jaką wodę pijemy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Jeśli chcesz poprawić wodę w swoim domu, to oglądaj dalej to wideo. Ja nazywam się Mateusz Majerski, witam Cię na moim kanale, który jest przede wszystkim podróżniczym kanałem, ale dzisiaj wyjątkowo chciałbym porozmawiać o trochę innym temacie, a mianowicie, który jest dość często pomijany w naszym zdrowiu, czyli o jakości wody, którą pijemy. Pomyślałem, że jest to dobry moment o nagraniu takiego odcinka na moim kanale z tego względu, że nasz kilkuletni filtr osmotyczny uległ ostatnio niewielkiej awarii, a firma, w której go kupiliśmy, która zapewniła nas, że daje nam na niego wieczystą gwarancję, spełniła tutaj swoją rolę bardzo dobrze i bezkosztowo naprawiła nasz filtr. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, dlaczego warto taki filtr osmotyczny w swoim domu zainstalować i jakie korzyści zdrowotne to dla Ciebie przyniesie. Jeśli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, to zachęcam Cię do subskrypcji i pozostawienia łapki w górę po to, aby otrzymać ode mnie więcej takich materiałów. Dlaczego my zdecydowaliśmy się na zainstalowanie takiego filtra w naszym domu? No przede wszystkim z kilku powodów, a pierwszy podstawowy to oczywiście zdrowie, bo zdrowa woda to podstawa. Drugi z powodów to po części finansowy i taki... z własnej wygody taki. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo wody pijemy w naszym domu, bardzo dużo i bardzo dużo tej wody musieliśmy ciągle w tych plastikowych, niezdrowych butelkach kupować i taszczyć tutaj po schodach, czy gdzieś tam w ogóle ze sklepu do domu. A więc taka zgrzewka wody 6 wód wystarczała nam na 2-3 dni, a więc musieliśmy ją bardzo często kupować. Jak szliśmy do sklepu po butelkę, to często takiej butelki, po prostu jedna butelka brakowało, więc musieliśmy iść po drugą, no i to trzeba było ciągle chodzić. Jak kupowaliśmy na zgrzewki, no to trzeba było ją tam dźwigać i tak dalej, a taka woda kosztuje już ponad 10 zł. Nawet nie wiem w sumie ile teraz, bo bardzo dawno takiej wody nie kupowałem zwykłej. I zdecydowaliśmy się, że po prostu pijemy dużo tej wody, więc warto zainwestować raz w porządny filtr, mieć cały czas tą wodę w domu, czyli być mieć tak ze względu właśnie tej wygody, czyli nie musimy o niej pamiętać, że brakło nam teraz tej wody, że jest noc, że nie ma czystej wody, że nie ma się co napić. Mamy cały czas dostęp do świeżej, czystej i zdrowej wody w domu i nie musimy ciągle po te 10, 20, 30 zł wydawać na wodę, bo kupiliśmy już raz filtr. I to wszystko. Także to są takie te najważniejsze powody, dla których kupiliśmy ten filtr. Pamiętaj, że w opisie tego filmu znajdziesz numer do sklepu, gdzie taki filtr możesz zakupić. A jeśli już zdecydujesz się na zakup takiego filtra, to na hasło mojego imienia i nazwiska otrzymasz 2 dodatkowe filtry o wartości 130 zł od sklepu, w którym go kupisz. Więc skoro już wiemy, że jakość wody w naszych domach to kwestia warta zainteresowania się, to posłuchaj teraz, co ma do powiedzenia na ten temat sam fachowiec, który naprawiał nasz filtr. Zapraszam. Wody wyeliminować, no dobrze, tam już ludzie sobie tam kupują jakieś tam te dzbanki, te brity, czy jak to tam jeszcze one się tam nazywają. Mhm. No ale to jest tylko usunięcie węgla, nie? Znaczy, no. Przepraszam, przez węgiel usunięcie chloru. Mhm. Natomiast wszystkie inne związki, które są w wodzie, no przede wszystkim ta chemia, ciężkie metale, tlenki, azotany, azotyny, w tej chwili lekarstwa, to jest pogrom, co w wodzie jest. Mhm. Pan się nie musi brać leków, ale sąsiad weźmie i te leki do pana wracają z wodą, no bo to jest tak, generalnie 20% leku organizm po prostu przyswaja sobie, mhm. Na 80% wychodzi z moczem, prawda? Tak, tak. Na zewnątrz, no to już jak wyjdzie, no to już krąży. Tak, tak. Tak to po prostu wygląda. A to eliminuje, bo tutaj jak ta woda przechodzi tutaj przez ten filtr, jest szczelina rzędu jedna milionowa milimetra. To jest dla nas nie do wyobrażenia, nie? Mm-hmm. Ta średnica.
to tak. Bakterii pan też nie widział, nie? Ja też nie, chyba że pod mikroskopem. Tak. A można powiedzieć, że bakteria jest 5000, tego będzie więcej, tak że to. 5000 razy większa, powiedzmy, od tej szczeliny osmotycznej. Aha. Bakteria większa, no. No. Się nie przejdzie, nie zmieści. Nie przejdzie, po prostu przy sprawnym filtrze no nie ma szans, nie, żeby ona przeszła. Więc no to jest bardzo ważne. No. Natomiast zasada działania każdego filtra, to pan wie czy powiedzieć? Nie wiem, w sumie, może pan powiedzieć. To znaczy tak, te dwa mechanizmy to wiadomo, oczyszczają wodę mechanicznie z wszelkich takich osadów, które po prostu no, gdzieś tam po rurach zostały. Żeby po prostu jak najmniej zanieczyścić tą wodę, bo po prostu najważniejszy to jest filtr osmotyczny, żeby po prostu był zawsze jak najczystszy. I następnie woda idzie na ten węglowy, który po prostu odbiera chlor z wody, bo poza tym nawet chlor jest też taki, że po prostu jest gazem penetrującym i on jakby poszedł na membranę osmotyczną bez tego filtra węglowego, no to rozkalibruje te otwory. Aha, czyli po prostu ta średnica już nie będzie jedna milionowa, tylko tam powiedzmy jedna będzie się powiększać, tak. A jeżeli to się będzie powiększać, to coraz więcej zanieczyszczeń będzie się przedostawać. Przez to się będzie po prostu przedostawać, nie? I tutaj idzie na filtr osmotyczny, gdzie ta po prostu, tu jest, wie pan, tu jest 1 do 5, nie? Ale nie wiem, na litr wyprodukowanej wody 5 idzie w kanał, tak, nie? No bo ta membrana musi być cały czas przemywana, żeby była czysta, ta woda po prostu miała możliwość przechodzenia i penetracji. Na zbiornik, rezerwuar, jak mówię, włączamy, z powrotem idzie na drugi filtr węglowy, żeby po prostu jeszcze tą wodę doszlifować, nadać jej smaku, takiego połysku. Idzie na rezonator bioceramiczny, który ma za zadanie zrestrukturyzować wodę do postaci heksoidalnej, czyli po prostu nadać jej, może najprościej, wrócić wodzie pamięć, bo ona po przejściu jest rozbita. A w ten czas ona po prostu wchodzi w takie piękne kryształy, układa się dipolowo plus z minusem i przez to ta woda też w naszym organizmie jest dużo lepiej po prostu przyswajalna i akceptowana przez komórki. No i później na mineralizator, czyli po prostu no, podbicie troszeczkę tych minerałów, które po prostu nam uciekły przez oczyszczanie, czyli tutaj są cztery minerały, wapń, magnez, sód i potas. No oczywiście to tak nie zaspokoi naszego dziennego zapotrzebowania, ale zawsze tą wodę też wzbogaci, no i przede wszystkim tej wodzie też jakiś tam po prostu smak nada, bo ona ma po przejściu takie parametry wody nisko zmineralizowanej, nie? No i do picia, nie? Natomiast jakbyśmy założyli tutaj jeszcze ten redox, no to już po prostu ja się podłączam, tutaj omijam już mineralizator, czyli woda przechodzi mi przez filtr węglowy, rezonator bioceramiczny. Tutaj zakładam sobie trójniczek i jeden idzie po prostu i ma pan wodę taką jak pan ma, a z drugiego po prostu idzie właśnie na ten redox, ona tam się alkalizuje, no i w ten czas idzie na wypływkę. Ale da się w ogóle na przykład przez taki filtr ją troszeczkę zmineralizować? Przez taki filtr? Tak. Potrafi taki filtr zmineralizować? Tak. Znaczy wie pan, bo to tak jak się pan wybiera, jak ta woda leci po prostu ciurkiem, puszcza pan tam nie wiem 5-10 litrów, żeby to na raz leciało, no to on nie ma szansy, ale po prostu jak bierze pan takie małe dawki po prostu, no to ta woda jak przebywa w tym filtrze, no to trochę tego to po prostu przechodzi, nie? Natomiast tu jest już taki, widzi pan, duży zbiornik, no tak. Tam jest praktycznie tak, ja tak obliczałem sobie, tam jest 0,4 litra, no to jak pan sobie tam taką szklaneczkę 0,25 napije, no to ona już w tym momencie ma dużo więcej po prostu, bo tam też są minerały, no i w ten czas ten potencjał tej wody jest zupełnie po prostu inny, nie? Ja mówię, bo u siebie jeszcze założyłem dodatkowo redox, czyli mam to wodę alkaliczną, czyli mam dwa rodzaje, tak jak pan ma tutaj tylko tą wodę nisko zmineralizowaną, no a ja mam jeszcze dodatkowo drugi kranik, gdzie jest woda alkaliczna. A co nadaje w sumie? Odkwasza organizm. Aha. No bo to ma pan w tym momencie pH w granicach 8 do 10, w zależności jaki jest pobór tej wody. No ale to jest tak średnio 8,5 do 10. Ma pan ujemny potencjał RP i wolny wodór, czyli po prostu to wszystko, jak ma pan wolne rodniki, które są najczęściej przyczyną powstawania jakichś tam chorób rakotwórczych, no to przez tą wodę jest to eliminowane z naszego organizmu. Druga rzecz, no mówię, odkwaszenie jest, bo to wszystko, co my dzisiaj jemy, oprócz tam może z jakiejś części warzyw i owoców, no to wszystko jest zakwaszone. Wszelkie napoje słodkie, piwo, kurde, wina, chleb, mięso, no to wszystko nas zakwasza, nie?
A to dla naszego organizmu no nie jest wskazane. No my bardziej potrzebujemy taką równowagę 0 lub w granicach powyżej 7, żeby było pH. Ale to można sobie najwyżej jeszcze taki dołożyć tutaj jakoś do tego filtra? Jeszcze, tak. Ja u siebie też dołożyłem. Mhm. Bo co to jest? Dodatkowy filtr? Czy dodatkowe jakieś urządzenie? Czy... To jest to. A. Okej. Okay. To jest dodatkowy filtr, nie? I tutaj, jeżeli to trzeba było, no to chciałbym wymienić ten kranik. Mhm. Też po prostu podwójnie. Aha, i tutaj, żeby jeszcze... No tak, żeby pan po prostu miał wodę taką i taką, nie? No i takie wody to też tak w granicach, no, pół litra do litra, przy takich upałach, to no, maksymalnie półtora litra. Aha, bo tego też nie można tak ciągle pić. Też nie można przesadzić, bo pójdzie pan w drugą stronę i za duża ilość to znowu wypłucze panu z organizmów minerały. Aha. To jest tak samo, wie pan, jak z napojami alkoholowymi. Trzeba gdzieś mieć jakąś taką granicę, gdzie po prostu można spokojnie sobie wypić i nic się nie dzieje, nie? Także wie pan, no, no mówię, no oprócz tego, no to też troszeczkę trzeba wiedzieć, jak to stosować. No i przede wszystkim wiedza, nie? No tak. A ludzie po prostu na dzisiejszych czasach nie chcą się uczyć. No nie, nie chcą. Ale i tak ta świadomość trochę ludzi rośnie. No okej, wzrosła, ale to jest... Teraz nas nie było 7 miesięcy, ale jak powróciliśmy po tych 7 miesiącach, to trzech naszych znajomych, kurczę, założyło taki filtr, więc to już i tak jest jakiś sukces, bo my to już mamy tam, nie wiem, 2 czy ileś tam lat, to dopiero powiedzmy przez ostatnie pół roku nagle, kurde, trzy osoby się zdecydowały na założenie. Także i tak już dobrze. Trochę się pozmieniało. No pozmieniało się, ale ten powiem panu szczerze, w tamtym roku zamontowałem gdzieś koło... ponad 30 urządzeń, ale w tym roku na przykład siadła, bo po prostu, no nie wiem, świadomość, kasa. No kasa pewnie też trochę. To trochę ludzi, kurde. To jest jaki? Taki węglowy jakiś? Tak, węglowy to trzeba przepukać, bo to zawsze są drobiny pyłku, które gdzieś tam po prostu są w środku. To jest wypalane drzewo bukowe najczęściej, nie? No ale to tam zawsze troszeczkę troszkę jest, to później by, albo szło na filtr i to by tam lekko zanieczyszczało, albo poszłoby do filtra, bo to są dwa filtry węglowe i pan miał czarną wodę, to nie jest fajne. Oczywiście to jest zdrowe, bo węgiel sam w sobie nie jest męczący, trujący, no ale estetyka też, nie? Tak samo jak wie pan, może pan teraz nie jest, ale to, ta narracja przeciwko dwutlenku węgla, no przecież to jest chore, to co oni w tej chwili wyprawiają. Ja nie powiem, że to jest, z jednej strony to jest gaz też życia, prawda, no bo bez dwutlenku węgla nie ma rozwoju roślin. No tak, ja miałem akwarium, to wiem coś na temat właśnie tego, jak właśnie rośliny rosną, jak się dodaje dwutlenek węgla jeszcze dodatkowo, a ja bez tego właśnie. No nie, no, wie pan, zrobili jakąś teraz ideologię, to forum światowe, te wszystkie nasze głupki od lewa do prawa powtarzają to jak małpy w cyrku, jakby dostały, kurde, kawałek banana. Tak. Przecież to jest normalne zjawisko fotosyntezy, o której się nam uczy, nie wiem, trzecia czy czwarta klasa szkoły podstawowej. Zjawisko fotosyntezy, gdzie po prostu roślina pobiera dwutlenek węgla z atmosfery pod wpływem słońca. Jest to przemieniane, zostaje zamieniony na węgiel, a ulatnia się atmosfery tlen. Tak. Proste jak budowa cepa. No tak. A my z tego robimy w tej chwili po prostu jako nieszczęście. No. Tam chyba jak pan był, pan w Tajlandii był, tak? Tak, w Tajlandii. No to chyba tam chyba jeszcze normalnie jeszcze jest. No jeszcze jest normalnie, dokładnie. Tam na razie nie ma takiego świrowania. Oj, tam jest zupełnie inaczej. Podejście do życia, do wszystkiego, kurczę. No fakt, że oni tak trochę żyją z dnia na dzień i tak się jakby nie planują, nie. Może też tak się mocno przez to nie rozwijają, nie oszczędzają, nie wiem co. Tam nie idą tak może bardzo do przodu jakoś. Ale z drugiej strony życie mają dużo spokojniejsze i takie normalniejsze jeszcze, że tak powiem. To te dwa pierwsze, tylko tak dla ciekawości, te dwa pierwsze to jakie to były? Dwa mechaniczne. Tak, one oczyszczają tam wodę z cząstek, zanieczyszczeń, jak jest dużo żelaza, to wszystko to wyłapują, nie? A teraz miałem taką sytuację awaryjną, musiałem jechać tam do Mależowic. Gdzieś tam robili wymianę, nie wiem, rury, pękło czy coś. No puścili wodę taką, że po prostu, no kurde, muł był. Zabiło, powiem panu, dwa mechaniczne filtry węglowe. No musiałem całe urządzenie wziąć, rozebrać, przepłukać. No tak było zamulone, nie? No na szczęście udało mi się reanimować ten filtr osmotyczny, no bo to tam ale jakoś udało się, no to stanęło tylko na wymianie tych podstawowych filtrów, nie? I tutaj pierwszy węglowy, tak?
Nie. To woda wchodzi, idzie na dwa pierwsze mechaniczne, z mechanicznego idzie na węglowy, z węglowego idzie po prostu na tą turbinkę, która po prostu troszeczkę spręża tą wodę, idzie na filtr osmotyczny, z filtra osmotycznego, jak nie jest wylewka otwarta, to idzie na zbiornik i później jak pan otworzy wylewkę ze zbiornika, woda idzie na drugi filtr węglowy, na rezonator bioceramiczny i mineralizator i dopiero wypływa. Taki jest obiekt po filtrach. No muszę sobie trochę poczytać jeszcze właśnie o tym redoksie. Może kiedyś sobie założę. Bo to w sumie co? Tylko ile takie coś by mnie kosztowało, żeby to założyć? By tak, filtr kosztuje 390 zł i 100 chyba 32 zł no, zamiana kranika, nie? Na podwójny. No. Znaczy ten zostanie. No bo chyba się pan gdzieś tam do czegoś człowieku pan użyje. No, to jest taki koszt, nie? No to tak raz w roku, raz na półtora, bo to można zmierzyć parametry, sobie ten filtr wymienić. Ja powiem szczerze. Poza tym wie pan to, co ja na przykład zauważyłem. Napije pan się wody takiej, normalnej, tak jak tutaj mamy. No to 15-20 minut i kurde kibelek, no bo kurde normalna przemiana, nie? A tą wodę, jak się napije tą Redox, no to ja powiem panu szczerze, niech. Mam uczucie takiej pełności, sytości przez przynajmniej godzinę, półtora. Dużo lepiej po prostu ta woda się w organizmie zatrzymuje, nie? Także to jest ten też taki plus. No tak, ja wiem, z 15 chyba tak filtrów domontowałem ludziom, nie? To chciało oczywiście, bo ten oczywiście przymusu nie ma. No tak, tak, tak. Ale ktoś chce, no to domontowuję. Ja i praktycznie w tej chwili od roku to praktycznie, no to może gdzieś tam ktoś kupił w innej firmie, nie? Bo też takie zamontowywałem, ale wszystkie, które ja sprzedałem, to praktycznie wszystkie z redoksem poszły. Urządzenia. A, wiem coś chyba jeszcze na temat też tego, bo pan powiedział, że 1 do 5, a... No to jest tak średnio, nie? Ale właśnie był gdzieś tam kiedyś, jak kupowałem ten filtr, to nie wiem, może tylko po prostu marketingowo ktoś powiedział, że trochę ten, że jakoś te filtry, że chyba trochę mniej, 1 do 3, tak? Coś mi się coś to znaczy, nie, w pana przypadku, bo pan ma tutaj... turbo, więc tego nie zmierzyłem, więc to jest powiedzmy książkowo albo przypuszczalnie, bo widzę, że ta szybko może być tutaj u pana 1 do 3. Także tutaj ok, może tak być, bo po prostu pompka po prostu wymusza, daje większe ciśnienie i ta woda po prostu, bo tak normalnie to jest woda, ciśnienie po prostu, które jest po prostu to hydrauliczne z wodociągów, prawda? To co mamy w sieci. Natomiast tutaj ono jeszcze podbija, także po prostu tutaj może być na przykład 1 do 3, może do 2,5. Ta woda tutaj gdzieś widać, czy nie? Przepływa przez to? Tak, tak. W środku czy tutaj to widać? Widać tą wodę. Nie, jak pan się tam pochyli niżej, no to będzie widać. To są takie kulki z turmalinu, które właśnie nadają taki, można powiedzieć, magnety z tej wodzie, nie? Przez to ona się tam... A właśnie, jeszcze jedna rzecz mi się też przypomniała. Pan mówił, że też ta woda przywraca taką pamięć. Też kiedyś słyszałem, że właśnie jak się mrozi wodę chyba, to nie tak. Wiem, czy też to nie powoduje mrożenie i odmrożenie. Tak, tylko mrożenie fajnie powoduje, tylko no po prostu, jeżeli pan ma chemię w tej wodzie, to, chemii pan wody z niej wyrzuci. No. Natomiast tą wodę jakby po prostu bez tego, nie, pan zmroził, to okej. Okay. Ale no, jak coś już jest w wodzie rozpuszczone, to jak, no wsypie pan cukier, sól. No tak. Ona jest, bo wie pan, że pan to wsypał, patrzy pan na to, nie widać. Po smaku pan pozna, bo kubki smakowe nam to wyczują, nie? No ale to jest rozpuszczone, dlatego mówię, to jest wiele związków, bo taką jeszcze ciekawostkę panu powiem, no w Polsce od roku 1990 trzy razy obniżono normę na wodę. Nie podwyższono, tylko obniżono. Czyli po prostu jest większa ilość chemii dopuszczona u nas niż na przykład gdzieś tam w Niemczech, w Austrii czy Szwajcarii. Jest, ja w tej chwili musiałbym gdzieś tam, jak ktoś to wejść, jest 6 związków, które w Polsce w ogóle sanepid nie bada, a na zachodzie Europy no to normalne badania są na to. Jeżeli jest przekroczone, no to out, nie? No, ale u nas wie pan, no, w Stanach. Powiem panu szczerze, jakieś nie zwracam uwagi, ale teraz ja jeszcze w ogóle telewizji to praktycznie nie oglądam, ale czasami no, zwróciłem w dwóch czy trzech filmach, przykuło moją uwagę, że właśnie to jest w podstawie. Tak. Przychodzi gościu gdzieś tam do lokalu i się pyta, czy mają po prostu wodę po osmozie.
To wie pan, wiem, może być to marketingowo, może być to już po prostu, bo w filmach wiele jest takich treści podprogowych, które tam się po prostu przekazuje, nie? No ale już mówię, no zwróciłem to też na to uwagę, gdzie wcześniej pewnie bym na to nie zwrócił uwagi. Pan już tą wodę ze zbiornika spuszczał? Tak, spuszczałem. Spuszczał pan, tak? Dwa razy. No to dobra, to w takim razie nie ma sensu po prostu. To ono niech sobie tutaj jeszcze przez chwilę poleci, żeby ten cały układ się jeszcze przepłukał i już później otworzymy na ten, na zbiornik. No bo tutaj tyle ta woda stała, także... Ja właśnie specjalnie wczoraj dwa razy spuściłem. Ale co pan teraz mierzył? To jest ilość, zawartość po prostu chemii w wodzie, czyli związków, które są po prostu rozpuszczone. To jest urządzenie TDS, mierzy ilość różnych związków, które są rozpuszczone w wodzie, ale tylko organiczne. Dlaczego organiczne? Bo organiczne przewodzą prąd. Natomiast drugie tyle jest związków nieorganicznych, bo one nie przewodzą prądu. To może pan mi tylko po prostu na słowo uwierzyć, czyli po prostu jakieś tam tlenki, azotanki, te ciężkie metale, lekarstwa, bo one nie przewodzą prądu, nie? Tutaj tylko przewodzi prąd kwasy, zasady i sole, nie? No, fizyka, chemia, nie? To się kłania. Ale tu mówię, drugie tyle jest, jak po prostu, bo to wiem po prostu z badań, po prostu, które tam są w jakichś tam laboratoriach przeprowadzane, prawda? Natomiast po oczyszczeniu ze 120 tych jednostek spada tutaj panu, jest 38, ale to mówię, to jeszcze spadnie, bo to mówię, to jest świeży mineralizator, dlatego bardzo on jest jeszcze przepłukiwany, ale jakby po prostu odłączył mineralizator, to byłoby gdzieś w granicach 12 do 20 maksymalnie oczyszczona woda, czyli ma pan praktycznie perfekt oczyszczoną wodę ze 120 jednostek. Natomiast no, powiem panu, jak montuję tam, czy wymieniam za Nysą, Nysię tylko za rzeką, jest 150-160. Podejrzewam, że przewody robią swoje. O, już spada, już jest 36, nie? Było 38, także to mówię, no to za chwilę będzie spadać. No i to co po prostu mamy z kranu, 112, 110, to mówię, to jak zależy, jak to tam się ukształtuje, nie? No ale tutaj Nysa to jest tak, już widzę, tak, ten rejon tutaj, tam powiedzmy osiedle tam Osmańczyka, to tam mam czasami nawet 105, nie? 110, natomiast tutaj to jest 120, to jest taka norma. Za rzeką jest tam 150, tam w Sławie było wczoraj 210. Najgorszą wodę, na jaką do tej pory natrafiłem, to Rysiowice, kojarzy pan? Tam miałem w jednym dniu, jak tam u gościa byłem, to 650, jak montowałem, miał 550 jednostek. No, z tego co wiem, tak od znajomych, to podobna woda jest w Warszawie, nie? Też tak zanieczyszczona. To jest masakra. Wrocław ma tam w granicach 350-380, Prudnik 320, od Muchów też ma w granicach tam 220-230. To tutaj mieszka dobra woda, nie? Tak no, porównując przynajmniej do tych... No teoretycznie tak, ale to wie pan, no klasyki... Ale na przykład też jak jest takie duże zanieczyszczenie, powiedzmy 600, to on też to zbije do 20, 12, 15? Tak. To ja powiem panu szczerze, to też taki mój znajomy, nie? Przecież pszczelarz. Po miesiącu czasu on miał problemy z nerkami. Już mam informację od dwóch czy trzech osób, trzech chyba nawet, że po prostu po miesiącu czasu, jak zaczęli to wodę pić, to po prostu przestały ich nerki boleć. A tak wiesz, się nerki go napierdzielały, mówi, co jest, nie? Ja mówię, no, ja mówię, przy takiej wodzie no, to cię będzie napierdzielało, bo to się wszystko odkłada. No. Bo to wie pan, no, to co my mamy w organizmie, to nie jest, że tam wypijemy szklankę wody, to jest cykliczność. No tak, cały czas. Kropla drążyka, ten kamień, nie? Tak. Ja mam tego 75, nie? Pan ma tutaj tego Royalka, ze względu na pompkę, nie? No a ten Redox, no to jest to, nie? No tylko to mówię, to są jeszcze... Nie, to są nowe ceny. Tak? Poszły do góry filtry? Stówę poszły w górę, no nie dużo. Także mówię, to 3,5. Czekają te, wie pan, wszystkie, jak są na raty, to te marże, prowizje, wie pan, jak tak, banki, kurde, tak, swoje haracze muszą wziąć, nie?